Dobrze, pan Daniel Zaborowski. Panie Przewodniczący, Państwa, zgłaszam formalny wniosek o przywrócenie drogi Radza Nowo-Wyśno z wysokości 260 tysięcy złotych. To jest wniosek formalny. Dlaczego to powtórnie? Mamy demokrację. Rację. To nie jest demokracja. Więc panie Danielu, jak żeśmy rozmawiali wcześniej i na poprzedniej sesji nawet pani Elżbieta Olendrzyńska zabierała głos, to radny powinien pan decydować w swojej gminie. Pan mieszka w gminie Staroślepiej. Ja już do pana po sesji chyba następnego dnia dzwoniłem i dziwiłem się, że pan powiedzmy chce mocno decydować w drugiej gminie, gminie Radzanowo, w której pan nie mieszka, ale to tak na marginesie. Jest zgłoszony wniosek formalny. To jest dlatego nie wchodźmy za mocno w pewne sprawy, bo troszeczkę to wygląda nieprzyzwoicie. Więc teraz tak, głosujemy wniosek formalny. Kto jest za tym z Państwa radnych, żeby na dzisiejszej sesji dokonać zmiany, żeby przywrócić drogę Radzanowo-Kosino? Bardzo proszę jeszcze Pana Przewodniczącego też o pomoc w liczeniu głosu Komisji Uchwały Wniosku. Kto jest za tym, żeby przywrócić drogę Radzanowo-Kosino? Proszę o podniesienie ręki. Ośmiu. Kto jest przeciwny? Proszę wyżej, nie pójdzie się. Pan Wielec zagłosuje? Tak, jest dobrze. 13. Stwierdzam, że wniosek upadł. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za wnioskiem głosowało 8 radnych. Przeciw wnioskowi głosowało 13 radnych. Nie było osób wstrzymujących, bo 18, 13, przepraszam, 8, 21.